Urodziłam się 12 stycznia 1924 roku. Gdzie siostra przyszła na świat? Urodziłam się we Lwowie. I w Lwowie byłam przez 12 lat. Przed wojną, w 1936 roku, wyjechałam z Lwowa do Lublina. I w Lublinie chodziłam do szkoły podstawowej jeszcze, a potem przeszłam do gimnazjum sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Z moją siostrą, która była, ja poszłam do pierwszej klasy gimnazjalnej, ona poszła do szóstej klasy szkoły podstawowej. Tatuś mój umarł przed wojną, jako młody człowiek, na serce. Mama została z nami dwiema córkami. Miała brata, tylko dwoje ich było. Ten brat dostał pracę w Lublinie w dyrekcji poczt i telegrafów. Więc przeniósł się do Lublina, ale był kaleką, miał porażoną jedną nogę, nosił protezę, no i laskę. I sobie w tym Lublinie nie dawał rady, bo trzeba było iść do restauracji na posiłki, trzeba było bieliznę dbać o mieszkanie, nie dał sobie rady. Powiedział do mojej mamy, przyjechał do Lwowa, jedź ze mną, no i zajmiesz się domem i dziećmi, no a ja będę pracował, tak jak już pracuję. Trwało to wszystko 3 lata, bo przyszła wojna. Niemcy zamknęli gimnazja i licea, no i teraz co robić? W szkole mojej, powstała ochronka dla dzieci. Zostałam przyjęta do pracy, do tej właśnie ochronki. Pracowałam cały rok, ale to już się musiało kończyć, bo Niemcy zaczynali prześladować Żydów. Już było getto w Lublinie i trzeba było coś radzić. Zostałam wezwana przez ojca mojej koleżanki, z którą siedziałam w jednej ławce. Pracował w magistracie w Lublinie. I mówi, słuchajcie, musicie wyjeżdżać. Gdzie? Nie wiem, ale musicie wyjeżdżać, bo zginiecie. Ja wam mogę pomóc i dać wam odpisy metryk, odpisy. Fałszywe naturalnie, te odpisy będą fałszywe. Ale może wam to w tej chwili coś pomoże. Była zmieniona data chrztu, dlatego że ja chrzest przyjęłam w 1936 roku, siostra razem z moją siostrą. I w tym samym roku chrzest święty przyjęła moja mama i wujek, brat jej. Więc trzeba było zmienić daty chrztu. No i jakoś z nazwiskiem coś zrobić. Więc to się nam, to jemu się udało. Dostałyśmy te odpisy. No i teraz gdzie jechać? Więc matka Stanisława Manowarda, moja wychowawczyni, to była polonistka, napisała list do swojej krewnej, do Warszawy. Tą krewną była matka generalna sióstr Urszulanek Szarych. Nazywała się matka Leśniewska Pija, generalna przełożona. Pojechałyśmy do Warszawy i matka nas przyjęła bez słowa. Dobrze, idźcie na ulicę Tamkę numer 40 i tam będziecie przyjęte, ja zadzwonię do przełożonej. Przełożoną była siostra Szczepańska, której imienia nie bardzo pamiętam, ale tam jest gdzieś zapisane. To był dom, który prowadził internat dla dziewcząt ze szkół handlowych. W ogóle to były szkoły zawodowe. I był pokoik strychowy, w tym pokoju zamieszkała moja mama z siostrą. A ja otrzymałam pracę w Józefowie pod Warszawą na skutek polecającego listu z tej ochronki kierowniczki. Był to dom, tak zwane prewentorium,
dla dzieci zagrożonych gruźlicą. Kościół był 3 kilometry od tego domu. Daleko bardzo było to jednak od miasta, od samego środka, centrum miasteczka. I było mi bardzo ciężko bez codziennej Komunii Świętej. Pomyślałam sobie, że może coś kierowniczka poradzi. No ale powiedziała, słuchaj, nie możesz iść codziennie do kościoła, bo to jest 3 kilometry. I niebezpiecznie jest. Ja cię poślę do Lasek. Tam jest zakład dla ociemniałych. Poślę cię z listem do generalnej przełożonej. No i jakaś praca się tam na pewno znajdzie. Przyjechałam do Lasek. No i zaczęto mnie wypytywać, że mój wygląd świadczy o moim pochodzeniu. Jeżeli jestem Żydówką, nie mogę tu być, bo jest bardzo zagrożony teren. A ja dałam się kiedyś przekonać przez spowiednika w Warszawie, ojca Śliwińskiego. Powiedział mi, słuchaj, nie wolno ci nikomu powiedzieć, kim jesteś. Ponieważ powiedziałam, że urodzona jestem we Lwowie, więc powiedział, no mam taki pomysł, żebyś ty powiedziała, w razie czego, że jesteś Ormianką. Dostałam grupę dzieci, ta grupa się nazywała Świętego Alojzego Grupa. Raz byłam w lesie z dziećmi, jakaś kobieta przechodziła, zobaczyła mnie, widziałam, że jest zaskoczona, że to ktoś z Lasek, prawda, z dziećmi. I lęk mnie ogarnął, że coś może z tego wyjść. Na drugi dzień wezwana zostałam z administracji. No i pytają się mnie, bo jest zagrożenie. Już ktoś doniósł, więc najpewniej ta kobieta. Wyjechałam z Lasek do Warszawy naturalnie. Miałam tam, gdzie mama była i siostra. I dowiedziałam się, to znaczy siostra przełożona mi powiedziała, że przyjechali Niemcy i zastrzelili jedną nauczycielkę. Była też faktycznie z pochodzenia żydowskiego. Natomiast siostry miały prawo się zlęknąć, miały prawo obawiać się jakichś, prawda, spraw, jakichś kontaktów z policją i powiedziały mamie mojej, że mama musi odejść z siostrą, a ja muszę chyba wrócić do Józefowa. Sierpień 43 rok. Bardzo ciężki rok. Już było po kasacji getta. Naturalnie było spalone wszystko, prawda? I po powstaniu w getcie. I bardzo byli, szukali, prawda, podejrzewali w Warszawie, prawda, ciągle kogoś. No więc w tym Józefowie było bezpiecznie. Ale 6 grudnia 43 roku przy nieobecności kierowniczki przyszli bandyci. Powiedzieli, że przyjdą i spalą dom, że tak nie zostawią tego. Przyjechała kierowniczka, powiedziała, nie będziemy tego domu trzymać, musimy rozwozić dzieci w Warszawie do innych domów i musimy uciekać z Józefowia. I tak się stało. Z tym, że mnie odesłano do Konstancina, gdzie był dom małych dzieci, sierot, przeważnie to były sieroty. I tam zostałam wychowawczynią. Natomiast wszystkie te panie wyjechały do Warszawy i w domach dziecka były porozmieszczone jako wychowawczynie. Wszystkie zginęły w powstaniu warszawskim.